Dzień dobry wieczór, tu Omek. Za oknem żar się leje z nieba, my wracamy do chłodnej nocy w Sigil. Ostatnio zakończyliśmy wreszcie... rozmowy z grabarzami w karczmie Proch do Prochu. Jak widać tutaj, o. No i myślę, że dzisiaj będziemy sobie trochę zwiedzać. Przejdziemy się po Sigil, przynajmniej po tej dzielnicy, czyli slumsach. Zobaczymy, co tu znajdziemy ciekawego. Mapa. To jest karczma. Są jakieś przejścia do innych części miasta. Mauzoleum, czyli tam, gdzie grabarze nas wysłali, żeby sprawdzić, o co chodzi, coś tam się dzieje, jakieś żywe trupy. Podobno. Tu jest jakiś kamień grabarzy. Tutaj też przejście, to jest kostnica, tam już byliśmy oczywiście. Otwarty grobowiec, czyli jakieś tajne przejście do kostnicy. I jakaś chatka. No dobra. Fajna rzeźba. Wielki pomnik. Nie ma na nim imienia ani tablicy. W porządku. Sporo ludzi tu się włóczy po nocach. Przestraszony mieszkaniec Ula. Cześć stary. Widzę mężczyznę w postrzępionym ubraniu. Gdy podchodzę, nagle zatrzymuje się i przestraszony zaczyna się rozglądać. Witaj. Mężczyzna wygląda na przestraszonego. Cofa się. Co? Czego chcesz, śmiałku? Głos mu drży. Wydaje się być zaskoczony widokiem moich blizn. Nic nie mam, a moje szmaty nie są warte zachodu. Tak, też bym był paranoikiem w takim miejscu. Uspokój się, nie chcę cię okraść, tylko mam parę pytań. Facet trzyma się w bezpiecznej odległości, a jego oczy biegają z jednej strony na drugą. Jak gdyby spodziewał się, że coś wyjdzie z cienia. Mówisz pytania, a jakie pytania? O, jakiś w miarę rozmowny, chyba, może. Opowiedz mi o tym mieście. Co chcesz wiedzieć o Sigil? Co to za miejsce tak w ogóle? Miasto, przepraszam. Miasto drzwi, klatka. Miejsce, gdzie są wszystkie drzwi z i do, centrum sfer i cel wszelkiego rodzaju popłuczeń z różnych stron. Niektórzy mówią, że w jakimś momencie każdy tu trafia. Wszystkie drogi prowadzą do Sigil, tak? Miasto drzwi... No, ma wiele drzwi rozrzuconych na całej powierzchni. I widzisz drzwi, znów marszczy czoło i wzdycha. Czyżby też jakieś traumatyczne przeżycia z portalami? Spróbuję to ująć bardziej sensownie. Widzisz, w całym Sigil są drzwi, ale nie zawsze wyglądają jak drzwi. Co bardziej jak portale, rozumiesz? Mogą wyglądać jak cokolwiek. Rama okienna, rama z obrazu, albo sklepione przejście, obręcz beczki, albo przestrzeń między nogami stołu, albo nogami pomnika. Nogi pomnika. Nie widziałem tu żadnego takiego. I mówisz, że te wszystkie rzeczy to drzwi? Znów marszczy czoło. Drzwi, portale... Portale mogą być czymkolwiek, co jest zamknięte ze wszystkich stron. Trudno powiedzieć, gdzie są, chyba że masz do nich klucze. To tak się tu dostałeś, śmiałku? Przez drzwi? Skąd ten pomysł? Dlaczego tak mówisz? No dobra, nie zachowujesz się, jakbyś mieszkał gdzieś w pobliżu, Sigilku, masz? Faktycznie, trzeba przyznać. Co to za klucze? No to już wiemy, że każde drzwi mają klucz. W większości przypadków nie wiesz nawet, czy w pobliżu są drzwi, chyba że masz klucz. No tak, to już też widzieliśmy w kostnicy. Kiedy drzwi się otwierają, można przez nie przejść i spotkać przeznaczenie. Jest też mały problem. Pamiętasz, jak mówiłem, że drzwi mogą być wszystkim? A więc klucze też. Tak, na przykład kość palca. Mogą być melodią, którą nucisz, myślą o ciastku, albo jakimś małym krokiem tanecznym.
Strasznie to pokręcone. No, przyzwyczaisz się na pewno. Dokąd prowadzą te drzwi? Oczywiście dokądkolwiek. Wcześniej... A, czy przyszedłem? Dobra, mam jeszcze kilka pytań. Opowiedz mi o Sigil. Aha, miasto drzwi, czyli to samo. Coś więcej o tych slumsach? Patrz z rezerwą, zakłopotany, marszcząc brew. Co chcesz wiedzieć o Ulu, śmiałku? Naprawdę jest jakiś niesamowicie rozmowny. Dlaczego nazywają to miejsce Ulem? No, nie wiem. Wygląda na zmieszanego. To, że nie zna odpowiedzi, wyraźnie go przeraża. Przeraża? Może bałagan na ulicach, a może w ludziach? Jest tu coś ciekawego? Co zależy? Co cię interesuje, śmiałku? Tak, szukam dobrej zabawy. To zależy, zależy od tego, co cię interesuje, śmiałku. A, Morte? Tak. Cóż, oblizuje usta, jest gorący człowiek i tawerna grabów. W tawernie już byliśmy, nie wyglądała zbyt rozrywkowo. Choć nie wyglądasz mi na takiego, który chciałby pić ich bełt. No. Wszystkie inne miejsca w pobliżu są niebezpieczne, więc pilnuj się. Gorący człowiek. Gdzie to jest? Gorący człowiek jest kilka przecznic na iglicę, znaczy na południe od kostnicy. A bar grabarzy, no to już wiemy gdzie. No, no, no. Powiedz mi o Ulu. Szukam pracy. Bardzo niewiele można tu znaleźć uczciwych ofert pracy, śmiałku. Jakoś mnie to nie dziwi. Mówią, że za parę miedziaków możesz zapolować na mózgoszkodniki. Zanieść je do biura od szkodników. A tak, coś tam grabarze wspominali chyba o szczurach. Znaczy, mózgoszczury? Co? Ale zaczynać z nimi to niebezpieczna rzecz. Możesz także zebrać paru truposzy i zanieść do kostnicy. Trochę zarobisz. Okej. Mózgoszkodniki? Wstrętne małe zwierzątka. Obnaża zęby niczym szczur. Wygląda to całkiem głupio. Pojedynczo są właściwie niczym. Ale gdy zbiorą się do kupy, są tym mądrzejsze, im jest ich więcej. Stają się tak mądre jak ludzie, potrząsa głową. Nikt, kto ma dobrze w głowie, nie chce, by do tego doszło. Życie wszystkich wokoło byłoby zagrożone. Inteligentne szczury. Super. Jakaś inna praca w Ulu? Aha, biuro właśnie. Gdzie jest to biuro szkodników? Obok rynku Ula. Idź w... Aha, na południe, na południowy zachód od kostnicy. 3-4 przecznice w ślepej uliczce. Okej. Dobra, o Ulu to wszystko, no to... Jakoś mam wrażenie, że o pani Bulu to mi niewiele powie. Pani Sigil, nie słyszałeś o niej? Musisz być błogosławionym, albo ten... naprawdę niewiele wiesz o Sigil. Lekko się śmieje. Słowo pani Sigil... słowo pani jest w Sigil prawem, przez chwilę myśli, ale nie mówi dużo. Tak naprawdę nie mówi nic. No to... ciekawe, w takim razie. To dopiero prawo. Patrzy na mnie z rezerwą. Nie chcę o niej zbyt dużo mówić, śmiałku. Nie chcesz się znaleźć w jej cieniu, ani śpiewać jej pieśni pochwalnych. Zgadza się? Nie mówmy już o tym. Kłapanie trumną na temat pani to ponura sprawa. Nikt jakoś nie jest zbyt zainteresowany rozmową o niej. No to może widziałeś Faroda? Może coś więcej o nim wiesz? Nie. Myślę, że jest zbieraczem. Cóż, więc najprawdopodobniej ma swoje leże na placu szmaciarzy. Czyli to, co już wiemy. Okej. Skoro jest taki rozmowny, może widział nasz dziennik. Wątpię. Zgubiłeś go? Wygląda na zmieszanego. Nie mam pojęcia, gdzie można coś takiego znaleźć. Skąd wiedziałem? No dobra, dzięki za informację. Żegnaj. Gdy odchodzę, oblizuję usta. Śmiałku, może myślisz, że przez chwilę bada mnie wzrokiem? Że miałbyś parę miedziaków dla krwawnika, który pomógł ci w twojej drodze?
Niewielu by to zrobiło, więc zrób to dla starego towarzysza. Tylko tyle, żeby mógł zwilżyć usta po tej całej rozmowie. Co ty na to? Starego towarzysza? Czy on też nas zna? Daruję ci życie. Ach, mam 310 miedziaków. Będę szczodry, a co? W końcu chyba był jednym z nielicznych tutaj przyjaźnie w miarę nastawionych ludzi. Masz tu, stary, 10 miedziaków. Znaj moją hojność. Rozgląda się wokoło, patrząc, czy nikt nie widzi, wsuwa brzdęk w poły płaszcza. Dziękuję uprzejmie, śmiałku. Oby cień pani zawsze cię omijał. Okej. Zrobiliśmy jakiś dobry uczynek. Ciekawe, jak tam nasz charakter, jak już wspominałem wcześniej, charakter bezimiennego zmienia się według naszych uczynków, czyli jeżeli pomagamy ludziom, no to stajemy się dobrzy i tak dalej. Gdzie jest mój charakter tak w zasadzie? Jestem ślepy tutaj. Neutralny, czyli nic. Okej. Co to za jeden? Baen wysłannik. Mieszkańcy grabarzy. Dobra, pogadamy z tym oto kolorowym, jakiś ubranym człowiekiem. Widzę potężnego mężczyznę o ostrych rysach i bolesnym wyrazie twarzy. Pomimo swojej sporej sylwetki, ma w sobie coś kobiecego. I w przeciwieństwie do innych mieszkańców, których widziałem, zdaje się, jakby niedawno brał kąpiel. Gdy się zbliżam, on podnosi głowę z nadzieją i krzyczy wysokim głosem. Kradok, dobry panie! Co? Jego nadzieja znika, gdy przygląda się mojej twarzy. Po 1000 krok przepraszam, dobry panie. Jeśli czymś obraziłem, kłania się nieznacznie. Nazywają mnie Baen, wysłannik. Trzecie dziecko Dai Baena, wysłannika. Ma to jakiś zawód, czy co? Jestem jednym z wielu gońców zatrudnionych w domu wysłanników. Ano? Goniec, powiadasz? Nie trzeba przeprosin, Baen. Czego sobie życzysz? Po 1000 kroć przepraszam. No, mówiłem, że nie trzeba. Iż kłopoczę pana taką trywialną sprawą, ale poszukuję kradoka, nadzorcy w Ulu. Baen wygląda, jakby go coś bolało. Jakaś pilna sprawa. Ale jak do tej pory on mnie unika, patrzy na mnie z nadzieją. Czy może być, że słyszałeś o tym człowieku? Przykro mi, ale nie. Wzdycha głęboko. Mam dostarczyć mu wiadomość, jak dotąd fortuna nie chce mnie wspomóc. No, teoretycznie mogę mu pomóc, jeśli spotkam tego, jak mu tam było, kradoka. Co, odda mi tak po prostu tą wiadomość, która wygląda na coś ważnego? Twarz Baena rozjaśnia się jak latarnia. Och, cóż za szczęśliwy dzień dla Baena i domu wysłanników. Każda pomoc, jaką może pan wyświadczyć, będzie dla mnie cenna. Jeśli oddajcie pan tego kradoka i przekaże mu wiadomość, dopilnuję, aby zapłacono panu za wszelkie trudy. Okej. A więc to może po prostu coś ustnego. Jak brzmi wiadomość? Baen recytuje wiadomość prawie jak mantrę. Dostawa musi znaleźć się w klątwie trzeciego dnia, albo będzie kara. Marszczy się. Powiedziano mi, że kradok będzie wiedział, o jaką dostawę chodzi. W klątwie? Okej. Jeśli spotkam kradoka, przekażę mu wiadomość. Czy jest coś, co mógłbyś powiedzieć mi o nim? Co pomogłoby mi go znaleźć? Mówię o nim, że jest olbrzymim mężczyzną o twardych rysach. Jest nadzorcą na jednym z targów Ula. Oprócz tego wiem niewiele więcej. Okej. To wystarczy na początek. Baen kłania się. Dziękuję, panie. Jeśli by fortuna panu sprzyjała i byłby pan w stanie zanieść wiadomość kradokowi, niech pan będzie tak miły, żeby wrócić i powiedzieć mi o tym. Dopilnuję, aby pańskie wysiłki zostały nagrodzone. Doskonale. Zaktualizowałem mój dziennik. Hurra, nowe zadanie. Trochę ich już mamy. Zadanie dla jakiegoś nadzorcy. Rozejrzymy się tutaj. Co to w ogóle jest? Winorośl o czarnych liściach.
Pełno grabarzy. A, to jest ten jakiś kamień grabarzy. Na tym obsydianowym pomniku wyżłobione są imiona. Na ścianie też tysiące wyrytych imion. A tu sobie ktoś stoi. Quentin Tarantino. Człowiek stojący przede mną wygląda na średniego wiekiem i wzrostem. Jest tęgi, ma grubą, podobną do byczej szyję, a jego ramiona są zgarbione, jakby spoczywał na nich wielki ciężar. Wygląda na zniecierpliwionego. Jego wzrok spoczywa na czarnym kamieniu. Witaj. Człowiek spogląda w moją stronę. Jest dość miejsca, śmiałku. Nie musisz mnie prosić, abym wyszedł, jeśli chcesz tu stać. Wszyscy mają jakiś uraz. Tak naprawdę to chciałem się dowiedzieć, co to za kamień. To jest nagrobek dla sfer drwi. Na tej skale wyryte są całe cmentarzyska imion. Mogę tylko mieć nadzieję, że moje imię będzie tym, które rozpołowi ten kamień. Wskazuje na podstawę kamienia. Quentin, dokładnie tam, wykute dość mocno, by ta przeklęta rzecz runęła. Widać, że nie jest jakoś zachwycony tym czymś. Pewnie grabarzami też. Nagrobek dla sfer? Tak, uśmiecha się ponuro. Na tym monumencie grabarze wypisują imiona zmarłych. Ruchem ręki wskazuje cały obszar w koło. Na murach tego miejsca również. Mało miejsca według mnie, ale to nie ma znaczenia. Starają się jak mogą. Ledwo można odczytać połowę imion. Co tu robisz w takim razie? Czytam nowe napisy. Co dzień próbuję znaleźć nowy. Próbuję sobie przypomnieć, czy ich znałem. Nic więcej. Ciekawe hobby. Na tym pomniku grabarze zapisują imiona wszystkich, którzy zmarli. Pamiętam, że w kostnicy mieli też jakąś księgę umarłych. Tak, wypisują je na tej skale i wypisują je również na murach tego miejsca. Nie rozumiem, dlaczego zadają sobie trud liczenia zmarłych. Grabarze dbają bardziej o żywych. Naprawdę? Żywych? Tak, słyszałeś o grabarzach, żałobnikach, którzy przychodzą w to miejsce? Oni nie opłakują martwych, rozumiesz, ale żyjących. Że jak? Prawie nie można przy nich dojść do słowa inaczej, niż prosząc ich o opłakanie jakiegoś biednego, żywego jeszcze trepa. Dlaczego opłakują żywych? W sumie dla nich to pewnie... Tak naprawdę każdy jest prawie, że umarły. Mężczyzna wzrusza ramionami. Mógłbyś spróbować ich o to zapytać. Wygląda na to, że zmarli są obdarzani po trzykroć większym współczuciem, niż jakikolwiek biedny skurl żyjący na tym padole. Kiwa głową w kierunku monumentu. Wierz mi, że każde imię tam wyryte znajduje się w mojej księdze. W jego księdze? Co to za gość? Jakiś ten... nekrofil? Znałeś kiedykolwiek kogoś, kto powróciłby między żywych po tym, jak jego imię zostało tu zapisane? Właśnie, może tu jest też moje imię? Chcesz powiedzieć, że powstał z martwych? Quentin potrząsa głową. Nic z tego, śmiałku. Wszystko, co żyje, umiera. I taka jest kolej rzeczy. Wzrusza ramionami. Jednakże, biorąc pod uwagę, że sfery są wieczne i takie tam, myślę, że wszystko jest możliwe. No, żebyś wiedział. Myślę, że tak. Czyli chyba nic nam więcej ciekawego nie powie. Okej, to dzięki. Ale jakoś nie widzę sposobu, żebym mógł się przyjrzeć temu głazowi czy tym napisom jakoś bliżej. Co to za jeden? Grzebiące imiona. I też jakaś kobieta wyglądająca dziwnie. Całe ciało tej kobiety jest pokryte bliznami. Wyglądają jak po ugryzieniach, albo jakby ktoś pociął jej skórę paznokciami. W rękach trzyma zwitek szmat. I pusty wzrok jest utkwiony w ścianie pomnika, na imionach, które tam wypisano. Przypomina mi Annę z tymi takimi nogami diabelskimi, że tak powiem. Witaj. O, zabieraj się stąd. Kobieta obnaża zęby, pokazując rząd czarnych kłów. Czego chcesz od Seftai? Wszyscy uprzejmi, jak zawsze. Co się stało? Co się stało? Cikao
Chaos City zniszczyli mój wózek, zaatakowali mnie i zabili 3 siostry, które próbowały mi pomóc. Nie mam już sióstr, nie zostało już nic prócz imion na tym pomniku. Chaos City? O tych jeszcze chyba nie słyszałem. Chaos City to frakcja, przynajmniej tak o sobie mówią. Ale tak naprawdę to tylko banda rozbójników, którzy biegają po ulu i robią co im się żywnie podoba. Nigdy nie zrobiłyśmy im nic złego, a oni rzucili się na nas jak stado psów i zniszczyli wszystko, co tylko dostało się w ich łapy. Co to za jedni w takim razie? No dobra, już wiem, co to za jedni. To gang działający w ulu, banda ze świrowalnych skurli, którzy wymyślili sobie nazwę, wygłodzone psy albo jakieś podobne bzdury. Niby frakcja, aha. Chaos, chaosy ci, czyli pewnie coś z chaosem. Okej, możemy zaoferować swoje usługi za kasę, albo po prostu źle postąpili. Jeśli chcesz, mogę wyrównać ten rachunek. Jeśli zabili trzy osoby, to w takim razie wygłodzone psy także stracą 3 swoich członków. Wygląda to na bardzo, że tak powiem, praworządną odpowiedź. Dobra, oko za oko. Wygląda na dobrą filozofię. Oddam ci miedziany kolczyk, jeśli wpiszesz 3 z tych morderców do księgi umarłych. Zgoda? Okej. Okay. A gdzie ich można znaleźć? Wyjdź przez południową bramę, potem zacznij obchodzić blok, aż dojdziesz do miejsca, w którym ludzie chodzą w kółko. Wyjąc do nieba Sig, to będą wygłodzone psy. W takim razie ich poszukam. Zaktualizowałem mój dziennik. Kolejne zadanie. Niedługo się tu miejsce zacznie kończyć. Dobra. Moje biedne siostry. A coś ty za jeden? Pewnie ktoś, kto się opiekuje tym całym przybytkiem tutaj. Widzę grabarza o twarzy zastygłej w krzywym uśmiechu. Pomimo tego uśmiechu, jego oczy wciąż pozostają matowe, niczym kamienie. Jego prawe ramię jest krótsze od lewego i cały czas trzyma je przyciśnięte do siebie, tak jakby trzymał małe dziecko. Witaj! Przygląda mi się przelotnie. Imię wypowiada to słowo w taki sposób, że brzmi to niczym bicie dzwonu. Znaczy co? Nie znam imienia. Brak imienia, pomóc ci nie mogę. Grabarz wymawia to dziwnie śpiewnym głosem. Potrzebuję imię, jeśli chcesz wiedzieć, gdzie leży martwy. Zaktualizowałem mój dziennik. Okej. Gdy się rodzimy, dostajemy imię, oddajemy je, gdy już przestaje być potrzebne. Grzebiący imiona. Oczy jego przepływają po monolicie, potem po okolicznych ścianach. Sporo tu imion grzebiący imiona pochował. Powiedz imię, a grób wskażę. Okej. To jest ciekawe. Możemy się czegoś dowiedzieć o ludziach, których znamy imię. No, na przykład Dejonara. Przywraca oczami w tył, potem w przód. Z dzikim błyskiem jego oczy zaczynają wędrować w poprzek ścian pomnika, studiując imiona z nieludzką szybkością. Następnie wskazuje on na miejsce w ścianie. Pogrzebane. Dobra. To by się zgadzało. Sprawdź miejsce, które wskazało. Wykute w czarnym kamieniu z użyciem małych, wąskich liter. Oto imię, o które prosiłeś. Prawie zagubiony w oceanie otaczających go imion. No, myślałem, że powie nam coś więcej, a nie tylko żyje czy nie. Dobra, to coś następnego? Jakieś inne imię? Dal. Czyli skryba umarłych, znaczy grabarzy, z którym rozmawialiśmy w kostnicy. No, co prawda ostatnio jeszcze żył, ale już tak ledwo. Potrząsa głową. Jeszcze nie martwe, nie czas, nie pogrzebane tutaj. Nie czas. Adachn? Co z tym Adachnem? Co jakiś czas nam właśnie w kostnicy też mieliśmy przy pogadankach z grabarzami opcję powiedzieć, że szukamy jakiegoś Adachna. To jest jakieś, kurde, podejrzane imię.
Spróbujemy. Adach? Potrząsa głową. Jeszcze nie martwa, nie czas. Okej. Okay. Wątpię, żeby to było nasze prawdziwe imię, ale kto wie. Podejrzewam, że będziemy mogli tu jeszcze wrócić w przyszłości i go popytać o innych. O Faroda bym się chciał spytać. Może on już nie żyje. Ale nie mam takiej tutaj możliwości. No dobra. Wybacz, że kłopotałem w takim razie. A co tutaj mamy ciekawego? A, to jest mauzoleum. Kto to tak lata? A, no wiem, to jest ta pani, która miała fobię portali. Tak. Na razie jeszcze nie wiemy, jak jej pomóc. O! Portale, wszędzie portale. To jest wejście do mauzoleum. A, też widzę, chyba jest pokryte jakimiś napisami, a może to tylko cegły. Opryszki z ula. Pewnie się na mnie rzucą. Do mauzoleum jeszcze może nie będę szedł. Okej, okay. A co to jest? Jakiś domek. Dabus. Aj, rzucili się ćwoki. Też oczywiście pełno winorośli o czarnych liściach i ostrych łodygach. Dobra, brać go. Brać, ale mi wyciosał. Morty, tankuj. Ja tu... O, uciekł. Jak mógł. Dobra, jeden leży. Cholera. Widziałeś to? No, dobra. Pierścień z brązu. Świetnie. Ej. Zrobiony. Amulet z brudnego szczura. Super. Tamten gdzieś sobie uciekł. O, jest. Dobić go. Nikt tu nie będzie ze mną zadzierał. Kolejny pierścionek z brązu. W porządku. Dobra, to co to w takim razie za chatka? Jakiejś kobiety. Ma jakiś tutaj taki, nie wiem, szyld, znak. Wygląda dość ciekawie. Pięciokątna jest, czy sześciokątna? Dobra, idziemy, zobaczymy, co to jest. Jakaś fajnie odziana kobitka. Co tu mamy? Co ona robi? Tańczy? Aha, ćwiczy jakieś czary, znaczy czarodziejka. Na stole widzę jakieś alchemiczne chyba przyrządy. Piecyk, o, skrzynka. Nożyk. Cześć. A niech to, prawie mi się udało. Nie wiesz, że to niebezpiecznie przerywać rzucanie czaru. Na szczęście tylko ćwiczyłam. Czego chcesz? Aha. Przepraszam, ale chyba niczego. Być może w przyszłości się ten... coś tu będziemy mogli zrobić. Może spróbujemy i pogrzebać w szafkach. Zrobiony. Puste. Skrzyneczka też pusta. Dobra. Gdzie tu jest wyjście? Zrobiony. Nie. A, tutaj. Okej. Okay. Ej, co to ma być? Znowu ci? Jak to? Się respawnują cwaniaki. Dobra. Ech, znowu uciekać. Dobić, dobić. Widziałeś to? Okej. Nie ma tutaj zabierania z bezimiennym. Więcej bezużytecznych błyskotek. Zrobiony. Idę. W porządku. Zrobiony. Chyba nie mam miejsca. Jak to się stało? O, nie mogę tego użyć. Amuletu z brudnego szczura. Dokrycie się do kradzieży. A, coś dla złodzieja. Dobra. To nie dla mnie w takim razie. Wyrzucimy szmaty, może, nie wiem, coś trzeba wyrzucić.
Kamień brukowy. O, chyba z głowy tamtego zombiego drogowskazu. Swoją drogą ten koleś, z którym rozmawialiśmy, taki przestraszony, coś mówił, że kluczem do portalów też może być kamień brukowy. I czemu ja używam łomu jako broni? No w sumie 1,6. Czyli równie dobrze jak cokolwiek. Noszę sobie jakiś kolczyk, który nic nie daje. Strona z rejestru. Myślę, że można to wywalić. Albo nie wiem, dobra, wywalę i najwyżej mortę podniesie. Jakieś te... Amulet. Aha, to jest rzecz używalna. Paski, śmieci. Co ja noszę tutaj? Igła. Kolec. Dobra, wywalę to. Zrobione. Co jest? Mortę. Zrobione. Podniesie parę z tych rzeczy. Jasne, czemu nie? Okej. Znów mi coś zaczyna przycinać. No, za słabego kompa mam na tormentę. Okej. Nie no, Fraps, co ty robisz? Okej, to powrócę po chwili przerwy. No, chyba problemy zażegnane. Zrobione. Albo i nie. Idę. Ale myślę, że i tak na ten odcinek to chyba wystarczy. Pogadaliśmy z kilkoma nowymi, ciekawymi osobami. Mamy jakieś nowe zadania. I kończymy na ten czas. A w następnym odcinku dokończymy, mam nadzieję, obejście tego slumsa, tego ula całego. I będziemy się pewnie rozglądać po innych częściach miasta. Także do zobaczenia i na razie.